Proszę. Witamy bardzo serdecznie, już jest wesoło na samym starcie. Dobry wieczór. Nietypowa formuła odcinka, bo mamy gościa. Gościa specjalnego. Oj, bardzo specjalnego. Bardzo specjalnego. Znamy się... O Jezu, ile to będzie? 15. Czy będziemy próbowali być poważni? Zobaczymy, ale jak wyjdzie. Będzie ciężko, będziemy starać się... Stara gwardia. SRT. No i wyobraźcie sobie, no, każdy w swoim życiu dochodzi do takich stanów, ja nie wiem, a niektórych... Teraz już na pewno nie, teraz już pewnie ma problemy, dojdziemy do tego, bo my dochodzimy bez problemu. Natomiast no, może spełnić swoje marzenie motoryzacyjne. I chłop to marzenie motoryzacyjne spełnił nie raz, ale razy kilka. Tak, i to marzenie wielu z was, trzeba powiedzieć. Tak, czyli było V8 Twin Turbo, nie? Bo no Tico to już miałem pominąć, bo to jest Mount Everest marzeń motoryzacyjnych. Nie chcieliśmy ludziom za bardzo dawać... Nie chcieliśmy na dzień dobry tak dojebywać. No ale okej, wygadałeś. Miałeś 350. Pierwszą uturbioną w Polsce. Tak. I chyba nawet u Tedego byłeś w odcinku? No, u Tedego byłeś. To Tede był u Alana. Znaczy no tak, Tede był u Alana. Alan mu pozwolił. Później było Gallardo. Ale nie, przedtem był jeszcze GTR z tych fajnych. Przedtem był GTR, przepraszam, był GTR, było Gallardo. Aż w końcu Mount Everest, włoska V12, Aventador S. Dobrze, że powiedziałeś. S, tak. Na futrany karbonem, dla którego osobiście się przeprowadziłem do Elbląga, gdzie ten samochód robiliśmy tydzień w dwie firmy. Dokładnie. No powiem ci, że zazdrościliśmy. Piękny samochód. Myślę, że wiele osób. Siedziało się na hali do drugiej, trzeciej i spać się nie chciało. No zajebista sprawa. Wspominam do dziś. To już 6 lat temu, nie? To już 6 lat temu. I później no żeśmy się trochę nie widzieli. Wydawało mi się, że wszystko u ciebie dobrze. No wydawało się słowo. Przyjechałeś do mnie i3, uznałem, że nic nie szkodzi. i3S. Jezus, dobrze, i3S. Nie po to dopłaciłem tyle pieniędzy, żeby mieć S. No dobra, no ta literka musiała swoje kosztować. A później co było? Capybara iX. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to jest... M60, to też jest istotny dodatek. Patrz, jak te znaczki zaczęły go... No. On kupuje znaczki. Zamiast samochody to on się skupia na znaczkach. No ma M-kę, ma M-kę. Ale w klasie. My wiemy, że chłop ma dystans, ale widzowie tego nie ogarną. No bardzo dobrze, będzie beka. No dobra, stary. No i... Znaczy, o co poszło? O co poszło? Alan... Aż nie wiem dlaczego, jak pomyślałem o tym samochodzie, to chciałem powiedzieć anal, ale... Przed... Godemokrata myśli. Nie, no, oby nie. W każdym razie poszło... To było dawno, potrzebowałem pieniędzy. Tak właśnie, nie chciałem tego wspominać. Muszę to zabrać. W każdym razie poszło tak, że Alan stwierdził, że chce nas przekonać, że auta elektryczne są dobre. Znaczy, sam są lepsze od benzyny. Niedobre, przepraszam, bo dobre to my wiemy. Że są lepsze od benzyny. Nie dobra, żarty żartami, ale tak zupełnie szczerze. Znaczy, może nie to, że są lepsze, czy są tego... Jestem tu głównie dlatego, że lubię sobie czytać komentarze pod elektrykami i po prostu jak widzę, jakie kocmałuchy ludzie, którzy nie jeździli. Tam? Którzy nie jeździli. Tak, którzy nie jeździli, ale wiedzą, bo skończyli Harvard na Facebooku i oni już wszystko wiedzą. Nie? Wszyscy na Facebooku skończyli Harvard. To jest trafna uwaga. Najgłośniej krzyczą na temat filmu ci, którzy go nie widzieli. Tak, nie? Tak. No tutaj gadacie dość dobrze. Ja rozumiem. Bekowo będzie ciekawie. Ja też jakby chciałbym popatrzeć na to z perspektywy człowieka, który jednak to ma. Jeździ, użytkuje. Wie, co jest fajne, wie, co jest niefajne. Nie tylko dostał samochód na kilka godzin, na dzień lub dwa. Użytkuje taki, siaki. Masz. A co najważniejsze, fajnie, tak? Co by nie mówić, Alan dzięki po prostu swojej historii motoryzacyjnej ma przegląd. To nie jest człowiek, który przesiadł się, nie wiem, z bardzo dobrego Daci Duster, złego słowa nie powiem o tym samochodzie, bo wszystko przeżyje. Ja dobrego też ale nie. Od razu przesiadł się w tłustego elektryka. No i wtedy rzeczywiście progres jest. To znaczy nie od razu, bo była ta i3, nie? No okej, tak. Ale wiesz o co chodzi. No, miałeś Lambo, tak? Miałeś GTR-a. Nie jesteś człowiekiem, dla którego... No, znaczy, 300 koni to jest, wiesz, bariera nie do przejścia, tak? Prom kosmiczny, więc to jest ciekawe, że człowiek, który no, jest troszeczkę frykiem motoryzacyjnym, liznął tego, nie czuje obrzydzenia, tak jak wielu, którzy... Wiesz, z definicji nie, bo nie. Z definicji, właśnie, bo nie. Więc proszę cię bardzo... Dlatego tu jesteś dzisiaj. I dlatego tu jesteś. No masz tłuściocha, masz suwa, masz elektryka, który jest piekielnie ciężki, bo to chyba asfalt wgniata, nie wiem. 2,7 tony, no. Ale jedzie praktycznie szybko jak Aventador. Pod względem osiągów. Tak. Ale na zakrętach już nie. No wiadomo. No na pewno nie. No właśnie. Wiadomo. I teraz powiedz mi, bo... Ale ile razy jeździmy na torze tak naprawdę? Nie, ja myślę, że też po ulicy. Jak się szybko rozpędzisz, to też czasem musisz szybko zrobić pas. Tak, czy się jak dobrze trzyma, bo jeszcze ojciec miał wcześniej Model X Tesla, też z tą większą baterią. No to tam przyznaję, że jak wlazłem w zakręt z taką ciut większą prędkością, no to myślałem, że to będzie mój ostatni zakręt, bo czuć było, jak wszystko pracuje, to tak jakby samolot... A w serwerach Tesli nagle na czerwono, danger, danger, nie? Elon dzwoni do mnie. What are you doing? What are you doing? No, moron. No, ale nie, no słuchaj, BMK, jak masz BMK, miałeś BMK. Miałem BMK. No. BMK zawsze się super prowadziły, tak, i to się nie zmieniło. Okay. On ma tylną oś skrętną, więc on naprawdę balansuje. Wiadomo, czuć tą masę. Okej. On jakby trochę przeczy prawą fizykę. On naprawdę dobrze jeździ. Dobra, ty lubisz cyferki, więc już nam tam próbowałeś sprzedać przed wejściem, ile to ma. 5 centymetrów. Mówisz o... Se marzenia, to ty sobie motoryzacja. I weź tą miarkę. Motoryzacja. Ksiądz, co ci kiedyś dał tą miarkę, kłamał, nie? Czarodziejska miarka. To jest męskie 30 centymetrów. Tak, cyferki, tak. Więc jeśli chodzi o model iX, bo aha, dużo osób w ogóle, no mówię, no co to masz? No iX-a. Aha. X, to X3, X4, X5, nie, iX. Mało osób wie o tym modelu tak naprawdę. W sumie to tak naprawdę w BMW do mnie zadzwonił tam sprzedawca, kto sprzedał mi przedem i3. Sam chciałem w ogóle, powiem ci czemu właściwie. Sam chciałem. Mówisz o samochodzie cały czas. Tak, cały czas o samochodzie. I mi powiedział o tym iX. Ja nie wiedziałem, że tam to istnieje w ogóle. Dopiero w salonie zobaczyłem, tak ten, no ale to późniejsza historia. Cyferki. To jest najmocniejszy model iX-a, koni 615, Newtonów ponad 1000. No to elektryk. To jest elektryk, czyli no, cios jest okrutny. Tak, do setki katalogowo ma chyba 3,6, a czasem nawet 3,3 podają, nie? Aventador ma 2,9, 2,8. No ale... tak, ale no wiesz, z założenia Aventador jest zupełnie innym samochodem, no ciężko w ogóle porównanie. Ale mówię tak, że wiesz, że jak wiesz, tu V12, wielki silnik i tak dalej, a już tak naprawdę się zbliża. Tylko żeby Aventadorem wystartować na przykład tak szybko, zrobiłem to kilka razy, tam przeważnie na wyścigach, na lotnisku, bo najbezpieczniej jest, to trzeba wyłączyć SP, to trzeba... Tak, no twardą trzymać, musi urosnąć, musi być temperatura. W latach 60. dolecieli szybciej, no. Tak, no to i wtedy on rzeczywiście jedzie, ale strasznie dziko startuje i na przykład często myszkuje. Na przykład jest dużo filmików akurat z hurakanami, że nagle wiesz, auto tak wystartowało i nagle wiadomo, z dupy w Warszawie coś takiego było, że teoretycznie po prostym starcie wkleił się w krawężnik, wszyscy beka. A kto takim samochodem próbował wystartować, to wie, że różnie bywa. Więc wystarczy lekki skręt, lekki pakiet i on już pojedzie bokiem, nie? Co do X-a, wiesz, tam są jakoś inaczej te moce. Tu naprawdę jest ślisko, powiedzmy, daje gaz, po prostu daje gaz. I on naprawdę wgryza się. Nie myszkuje, nie? Modulacja mocy na silnikach elektrycznych, no ale jest perfekcyjnie szybka. Więc okej, masz perfekcyjnie, znaczy zabójczo szybkiego, wielkiego mastodonta, który, nie chcę mówić ile kosztował, ale na pewno w ciul. No wiadomo, tam się płaci za znaczki w BMW za wszystkie od groma. M60 kosztowało. No domyślam się. I teraz, jeżeli miałbyś przekonać widzów, żeby powiedzmy właśnie szukali dużego SUV-a, to raczej zauważ, osoby, które chcą duży samochód, nie patrzą tak na osiągi, bo to są raczej auta rodzinne, nie? Jeżeli chcesz mieć osiągi, właśnie kupisz sobie jakąś taką zabawkę, tak? Powiedzmy, no ludzie lubią te Roadstery, Mazy, na przykład, no nie są tak szybkie, ale dają kupę fanu. Dlaczego duży, piekielnie ciężki, drogi SUV jest według Ciebie czymś, miałby być czymś rozsądnym? O, bo dla mnie ja nie widzę rozsądku. A chodzi o elektryczny czy ogólnie elektryczny. Znaczy, najpierw zadajmy sobie pytanie, czemu lubimy SUV-y? Bo są wygodne, praktyczne i w miarę pojemne. Otóż to. Dobra pozycja za kierownicą, wszystko ładnie widzisz, wygodnie wsiadasz, wysiadasz. Wszystko ma właśnie ten elektryk, plus to, że jest bardzo szybki. Łodzi właściwie w motocykle, Audiki, nie to, żeby się wiesz, chodził i cały czas ścigał, nie? Ale ci, co próbowali, to momentalnie nie mają szans po prostu, nie? Jedynie naprawdę, wiesz, na 1/4 mili mogą auta z nim powygrywać, bo po prostu są... No później tam rzeczywiście ta moc trochę spada, nie? Ale ten moment na początku to jest katastrofalnie po prostu szybki, nie? I wiesz, ja lubię, znaczy ogólnie te auta są takie, że ja nie wiem, czy ludzie po prostu jeżdżą tak powoli, bo są mandaty. Tak, ludzie jeżdżą strasznie. Ja po prostu, wiesz, ja mam jakby taką nadmoc. Jeżdżą powoli. Ale mam też taką nadmoc po prostu. Trochę robię niebezpieczne manewry, wyprzedzanie i tak dalej. Oczywiście w legalnych miejscach, ale robię to bardzo szybko. Żadnym autem nie jestem w stanie zrobić manewru tak szybko jak nawet tym mastodontem? Tak. Znaczy, wiesz co, wiem o co ci chodzi. X-em? Tak, nim robię najszybsze manewry. Żaden Aventador nie jest w stanie zrobić tak szybko manewru jak elektryk. Ale wiesz, to jest prawda. Prawda. No okej, zaraz wam coś powiem. To jest właśnie szokujące, nie? Że auta już z klasy hiperkarów, bo to nie tylko superkary, ale hiperkary, dostają jakby, jeśli chodzi właśnie o kwestię nawet zmiany pasa, wciśnięcie się, elektryk przez to, że ta moc się pojawia w ciągu ułamka sekundy. Wiem, bo jeździłem elektrykami, może nie tak mocnymi, To jest rzeczywiście coś niesamowitego. Kurczę, głupi Nissan Leaf, który nie wiem tam ile ma, 130 czy 160 koni, po mieście przy zmianach pasów potrafi ci objechać tłuste fury. Mhm. Bo do 60, wiesz, może wykrywać zamkami i tak dalej. Tak, tak, dokładnie. Przez ten właśnie moment, nie? A ten ma i moment, i moc. I jest po prostu no tak szybki. No dobra, a prędkość maksymalna? 250 w tym przypadku. Ograniczona elektronicznie? No pewnie tak. Okay. Ogólnie elektryki rzeczywiście nie mają dużych mocy maksymalnych, prędkości właśnie, maksymalnych. To jest ich bolączka. No jest, bo no większość elektryków to 80 i gdzie wykorzystasz prędkości tego typu? Dobrze, dobrze, ale z drugiej strony po ja była też 3 do setki, wiesz o co chodzi. Tak, właśnie to też. Natomiast zastanawiam się, dobra, dokładnie. Pytanie numer 2. Jaką masz tam pojemność baterii, pamiętasz? 105 brutto. Dobra, brutto, fajnie. Ale tam VAT wchodzi w to? Wiesz co, nie wiem, bo się nie połodzimy, okay. Ale miałem przedtem i3S. No. I powiem ci szczerze, dużo nie traciłem, może 10% rzeczywiście, okay. Może czasem tam mówią, że nawet 20%, to on był dość nowy, nie? Mm-hmm. On do dzisiaj jest użytkowany przez ojca, bo odkupił go ode mnie po Tesli. Mm-hmm. Wiesz, dopóki nie jeździsz gdzieś cały czas w trasę, to w ogóle tego nie zauważysz. Ja właściwie ładuję w domu, w pracy i właściwie cały czas ma naładowane auto, nie? Okay. Ale powiedz mi, bo wiesz, jeżeli powiedzmy, no lubisz szybko jeździć, no to rozumiem, że gdzieś jak pojedziesz na niemiecką autostradę, to trochę mu wciskasz. I co wtedy z tym mitycznym zasięgiem? Bo nie, jest... no oczywiście taka optymalna dla niego prędkość to jest 120, no i później to już tam diametra... Stare Tico twoje tyle osiąga bez problemu. No chyba nie chciałbyś jechać Tico 120. Ale ja za Tico 120, a iX-em to jest... Okej, tylko chodzi mi o to, jest inne 120. Że... Nie, chodzi mi o to, że powiedzmy sobie szczerze, sposób, tak? Wydając tyle pieniędzy, mając tak auto premium, naprawdę, no wiesz, ja się trochę beczę, ale to jest samochód naprawdę tłusty, ja z tego sobie zdaję sprawę. Jechać nawet 140, 150, to nie wiem, dla mnie to by było trochę słabe, nie? Lecisz sobie dwie paczki. Słuchaj, ja akurat, bo mówię, tak jest o prędkości, ile ja jadę? Ja jadę przeważnie 140, to jest już fajna prędkość, bo to już tak naprawdę, przeważnie na niemieckich autostradach jest 130. Masz 5 sekund podejrzewam, no 6. No 130, 140, praktycznie wiesz co, te auta są, jak nie, nic ci się nie wleczy przed tobą, to nawet nie jesteś agresywny. To ja lubię jak jest pusto. On, wiesz, ma te systemy, że praktycznie sam jedzie, ale może trzymać albo butelki, albo ręce na kierownicy. Stary numer. No i on wtedy jedzie i nawet nie masz zamiaru właściwie jechać, bo ci jest bardzo przyjemnie. On, wiesz, co do i trójka była mała, wygłuszona, znaczy właśnie nie była wygłuszona, była lekka, jak na elektryka, ale głośna była wtedy, znaczy głośna. Ten jest cichutki, nie chcesz nawet wyprzedać. Dopiero jak tu jesteś w mieście i masz możliwość, masz duże możliwości po prostu zrobienia manewrów, czy możesz, czy nie możesz, możesz to zrobić. Fizycznie oczywiście, prawnie nie. I on ci to ułatwia. Na przykład, no, czasem jak, wiesz, jak chcesz wyprzedzić na przykład jakimś autem, powiedzmy, jakiś samochód, no to zanim wdepniesz, nawet jak masz jakieś estroniki, szybkie skrzynie, dwusprzęgłówki, on musi zredukować i tego. To jest czas. Silnik spalinowy, oczywiście. No więc właśnie. Więc co do prędkości maksymalnych, jak najbardziej pojedzie. Tylko wiesz, do czego zmierzam? No. Bo miałem Eniaka na testy. Skodę. No taki tam ten suwik, taki tam też elektryczny. Tak. Rzeczywiście muszę przyznać, że do 140-150 była piekielnie szybka, znaczy piekielnie, no była całkiem szybka znowa. Natomiast właśnie zasięg dramatycznie powyżej 120 leciał na ryj. I to jest moje drugie pytanie, jak w przypadku tego twojego auta, bo wiesz, no... No mi się wydaje, że przy 140 to ja spokojnie przyjadę 350 km, nie? To już jest nawet fajny zasięg. Fajny zasięg? 350 km? Jak na elektryki, bo elektryki nie są jeszcze takie idealne. No właśnie. Ale idziemy w bardzo dobrą stronę. Ja nie mówię, że idziemy zło, tylko widzisz, 350 km to jest nadal, uważam, zasięg śmieszny. Śmieszny, jeżeli mówimy o samochodach współczesnych, bo no jakakolwiek auto benzynowe, diesel, no... Tutaj w zmiecie. No jak będziesz jechał, powiedzmy te 120, to może 110, to przyjedziesz spokojnie 500. Mi na pewnym naładowaniu, bo ogólnie jak się ładuje samochód, to się ładuje na 80%, ewentualnie przed dalszymi podróżami doładowuje się na 100%. Nie? No i tam to kilka razy zrobiłem, bo już byłem w nim nawet we Włoszech. Bardzo miło wspominam podróż, bardzo fajnie się jechało. Bardzo długo. Ile razy ładowałeś? Wiesz co? Powiem ci tak dokładnie, jak się ładowałem. Wyruszyłem z Gdyni. Ładowałem się pod Poznaniem na Ionity, tam jest bardzo fajna szybka ładowarka. Później doładowałem się, chociaż jeszcze miałem zasięg przed granicą. Później się gdzieś w Niemczech ładowałem, dość mocno zjadłem sobie spokojnie obiad, bo chciałem zjeść ten obiad, nie to, że musiałem. Trzeba, no nie był to 10 obiad jak to w mitach. I jak się już tam doładowałem, to już do Monachium spokojnie dojechałem. Czyli czekaj, raz, dwa, trzy, trzy ładowania. Trzy ładowania plus tego, że wyjechało na ładowanie. Jak wyglądały koszty realne wtedy, jak ładuje się na tych szybkich na więc tak, autostradach? Elektryki ogólnie się opłacają, jeśli chodzi o ekonomię, bo jest ekonomia tylko i wyłącznie jak ładujesz w domu. Więc jeżeli ktoś mieszka w masz fotowoltaikę najlepiej. Nie? Nadal się opłaca bez fotowoltaiki. Okay. No dopóki nie wymyślą jeszcze kilowatów. Ale jeżeli masz taryfę nocną, to koszt. Bo ja nie wiem, mniej więcej, wiadomo, tak trudno ocenić, ale ja miesięcznie wydaję na paliwo elektryczne około, nie wiem, 600 zł. Okay. Przedtem, jak miałem spaliniaka, miałem Audi Q5, gdzie przy 70 000, że tak powiem brzydko, wysrał się silnik na gwarancji. Dziwne czemu? Się, nie wiedziałem. Dziwne czemu? Nie wiem, no bo to Audi. Więc właśnie to był ten moment, że ja się wkurzyłem na... Na spalinówki i chciałem spróbować właśnie elektryka wtedy. No wiesz, nie dziwię się troszeczkę, to tak... No tak, się, tak jakby wiesz. I trochę gól skoczy, no. Kiedyś tam tylko się przyjechałem, nawet pamiętałem. A tutaj, bo skaczemy z tematu w sumie. Dokończymy jeden, a później historia. Na czym mówiliśmy? A, o kosztach. Tak. No więc tyle mniej więcej to kosztuje. Oczywiście, jeśli chodzi o ładowanie na... Jeżeli ktoś kupuje elektryka i ładuje tylko na stacjach tych szybkiego ładowania, to zupełnie nie opłaca się. Wtedy koszt jest bardzo zbliżony, a nawet ciut większy od jakby się jeździł spalniakiem. Ale tylko, nadal, przepraszam, że ci wejdę słowo, nadal mówimy o jeżdżeniu elektrykiem troszeczkę jak kapelusznik, bo 120-140. Jakbyś chciał pogonić szybciej, to zaczyna to być dużo drożej jak spalinowym. No wtedy tak, no dlatego więc... Tu jest ten duży. Ale zakładamy, że respektujemy jakkolwiek przepisy, czy jeździmy jak chcemy, bo mamy pod maską koni. Znaczy... To też, wiesz, wiem, o Roberto ci chodzi. Mamy wolność, żeby zapierdalać. Znaczy, natomiast nie mamy wolności, no właśnie, nie można. No, twoje słowa, więc to cały czas wskazujesz na tą wolność, a prawda jest taka, że czy masz elektryka, czy masz spalinowca, jak cię pieprzą za punkty, to cię pieprzą za punkty. Więc to się naprawdę nie opłaca dzisiaj zapierdalać w tym świecie. Ostatni mandat, jaki wyłapałem, to była Kia ta F. Ja czekam aż przyjdzie, spieszyłem się na to. Ostatni mandat jaki wyłapałem to była Kia V6, bo startowałem z podświateł i to się napędziło do 76, po prostu nawet nie wiedziałem kiedy. No tak. Mandat w elektryku to musi boleć, Robert. No właśnie, wiesz, dziwne było, że nie czułem tej prędkości, no tego, że tyle osiągnął. No. Chłop na Grunwaldzkiej teraz jest przecież i cudowne 50, dziękujemy za te trzy pasy na 50. No wyszedł strzelił mnie, no ja wie panie, mówię nie wiem, ja po prostu dotknąłem gaz. Ja startowałem spod świateł. Bo tego nie wyczujesz w tym samochodzie. Więc wiesz, po prostu się napędzi, ale to są absurdy. Zmierzam do tego. Jeżeli jadę w trasę, to jest moja subiektywna ocena, ja sobie lubię lecieć tak koło 160. To jest dla mnie taka prędkość, która mnie nie nudzi, nie męczy, nie muszę siedzieć skupiony, ale też nie zasypiam za kierownicą. Po prostu moja percepcja się tak zgadza. W większości samochodów. I bardzo często jeżdżąc samochodami lepszymi, gorszymi, nieważne, wyprzedzam właśnie auta elektryczne, Tesla, nie Tesla, które jadą najczęściej za tirem 90, może 120 jakiś odważny się znajdzie. I to dla mnie, biorąc pod uwagę właśnie zasięgi, jest czymś, co chwilowo jest nieakceptowalne dla mnie. Tylko jedno, bo ja nie chcę być ograniczony do, wiesz, do jeżdżenia samochodem, który jest piekielnie szybki, tak jakbym miał co najmniej niesprawny samochód spalinowy, nie? Dobra, jedna rzecz, tylko to jest problem tego człowieka, że jedzie 90. On nie musi jechać 90. Jak wyszły hybrydy, te pierwsze hybrydy, to pojawiła się cała masa kierowców, którzy stwierdzili, że będę jechał jak najskuteczniej, jak najefektywniej dla hybrydy, żeby mi spaliło jak najmniej, bo teraz takie Honda na przykład takie listki cię dawała i mogłeś całe drzewko bonsai sobie ułożyć i wtedy znaczyło się, że przechodzisz na level drugi i układasz drugie drzewko, tym razem bardziej krzaczaste. Ale do czego zmierzam? Nie musisz jechać hybrydą jak pizda i nie musisz elektrykiem też tak jechać. Możesz pojechać oczywiście trochę sprawniej, tylko wtedy ten zasięg ci spadnie. No właśnie, wiesz, jakby... Coś za coś. Tak, tylko chodzi mi o to, że ponieważ elektryki nie mają przełożeń, tylko jest jakby cały czas ten silnik elektryczny, wiesz, w funkcji prędkości on się, jakby ich obciążenie rośnie, to wychodzi na to, że naprawdę 10-20 km zaczyna być bardzo istotnym tematem w kwestii zasięgu. Czego nie musisz w przypadku jakiegokolwiek prawie auta spalinowego aż tak o tym myśleć. Jasne. Dla mnie jest to minus elektryfikacji, który jest istotny, bo ja nigdy nie kwestionowałem, że elektryki są złe. Nigdy nie mówiłem. Ja mogę się z nich trochę śmiać. Natomiast uważam właśnie do miasta, tak jak wspomniałeś, do tego, jakie one są responsywne, jak cudownie można na krótkich dystansach robić bardzo fajne przejazdy. Okej. Nadal w trasie duży SUV kwestia uniwersalności, to żeśmy o tym rozmawiali. Jest dyskusyjny i właśnie czekam, wiesz, próbujesz mi to zmienić, moje postrzeganie, spoko. Nawet nie wiem, jakbyś miał kiedyś możliwość, chętnie się tym twoim przejadę i zobaczę, jak to działa. Powiem, że bym chętnie to by kiedyś na tydzień, na tydzień może nie, ale na weekend pożyczył. Na tydzień mu nie pożyczył. A ty mieszkasz w domu? Mieszkasz w domu? Patrz, jaki chytrych oczek dostał. Nie mieszkam w domu, ale nie ma problemu z ładowaniem. Bo to tylko ma sens, jak ładuje rzeczywiście tam z gniazdka, możesz go nawet naładować. Trwa to 100 lat, ale trwa. Pokaż, taki stary nie jestem. Ja też będę miał do ciebie, bo zobacz, stary. Nie, Aventadora nie pożyczam. Jedna rzecz, na samochodach się znasz, wiele fajnych miałeś, parę fajnych masz, testowałeś chyba wszystko, co było na rynku, więc wiesz, o czym mówisz. Jakbyś miał powiedzieć, dla kogo jest elektryk, kiedy on ma sens, właśnie, kiedy rzeczywiście to się spina i to, czy te minusy, oczywiście nie gadamy o tych hypujących te minusy pod nieboskłon, bo my, mimo że nie jesteśmy jakimiś mega przeciwnikami, to nigdy byśmy się nie podpięli pod takie gadanie. Tylko chcę posłuchać o tych minusach, ile prawdy z tych internetowych minusów ty rzeczywiście widzisz, wiesz? No w większości, nie? Zasięg, zasięg. Wiesz, niektórzy mają wiedzę jeszcze tych elektryków, co miały tam 10 lat mniej więcej to zaczęło tak naprawdę No i tam się zatrzymali. Tam mam pewną o co tu wszystko chodzi, to jest moja tylko taka teoria, ale później tam powiem dokładnie. Czemu tak jest? Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale co do mnie, jakie są minusy elektryków? Tak. Dokładnie. Minusy rzeczywiście, te minusy, które ty rzeczywiście widzisz i odczuwasz, i na ile one są dla ciebie istotne i na ile są rzeczywiście takim dużym problemem. No i co jako ty użytkownik elektryków możesz powiedzieć o tym, dlaczego ten elektryk rzeczywiście jest lepszy niż benzyniak i w jakich sytuacjach jest. Jak się żyje człowiekowi swoim doświadczeniem z elektrykiem, tak na co dzień. Każdy jest na co dzień. Jeżeli jeżdżę po mieście, to nie ma minusów dla mnie. Jest ekonomiczny, jest szybki, jest bardzo wygodny, wyciszony. To się spodziewałem. W korkach, to wiesz, jakiś masz spokój. Teraz mówimy o tym twoim ostatnim, ale nawet jakbyś wziął sobie tego iX, tego co miałeś wcześniejszego. i3S. Ogólnie, czyli założenie auta elektrycznego, do miasta jak najbardziej widzisz same. Nie ma do miasta nie ma lepszego. I to nie mówimy tylko o tym konkretnym modelu, tylko ogólnie o elektryku. Ogólnie elektryk. Twój tata miał Tesla, tak? Dobrze? Tak, Model X. Model X. Też uważasz, że do miasta super. Tak, fajny, tylko że akurat co do Tesli to jak ruszałeś, to miałeś wrażenie, że jesteś w Boeingu, bo wszystko trzeszczało, nie? Czułeś tak na blachę sygnała. Widać, że mają pojęcie w elektrykach. Każdego dnia lecę na wakacje, stary. Tak, na Seszelę. Ja sobie się nie lubiłem, bo tam strasznie czułem tą masę rzeczywiście, nie? Tam, ale... Kiedyś, jak ojciec kupował, ja akurat kupowałem Aventadora wtedy, nie? I ja byłem rzeczywiście tylko elektryk, wiesz, 2018 rok to był. Wtedy to była rzeczywiście... To w ogóle, wiesz, jak ludzie, jak powstawały ładowarki, to ludzie podchodzili, jak wiesz... Jakby UFO wylądowało, no tak. Taki bankomat, to co to jest, jak to działa, nie? To były takie czasy, to rzeczywiście byłem sceptycznie do tego nastawiony, no bo też już czytałem, że gdzie ładowarek nie ma, my nie Niemcy i tak dalej, ale jak on się ładował w pracy, to w ogóle to nie ma znaczenia. Ja jak tam czasem miał jakiś tam serwis tam w Tesli, to ja jechałem tym samochodem, bo wiedziałem jak dojechać, załadować się w Ciechocinku, potem ładowarka do Tesli, on miał darmowe ładowanie, więc jeździł za darmo. I rzeczywiście jedno ładowanie w tym i trzeba było dojechać. Faktem, wtedy tym samochodem, tak jak na początku jechałem te 110, to już tam pod koniec jechałem te 90, żeby dojechać do Ciechocinka. Nie? Była obawa, czy dojedziesz. Tak, ojciec tam oglądał na aplikacji. Na Fajfy jechał do Ciechocinka i tam ładował ładował samochód i tego, nie? I widział właśnie, Alan, ty dojedziesz, a tam masz 5 km. Spokojnie, kończę, bo bateria nie pada. Nara. Nie mogę ładować telefonu. No, ale rzeczywiście to wiesz, to auto... technologicznie to jest 6 lat, a w elektrykach jest to przepaść. Nie? Przepaść, tak. Zdaję sobie sprawę, że współczesne w ogóle baterie też już teraz są inne, zarządzanie tą energią jest inne. No. Więc tak, domyślam się. Natomiast wracając do pytania Grzesia. Do miasta tak. Trasa nadal twierdzisz, że elektryk to jest... Nie, trasy, tego nie powiedziałem. W trasy nie jest jeszcze ta technologia tak, żeby dorównała spalinówką, jeśli chodzi o takie dalekie zasięgi, tak? Ale tak naprawdę zastanawiając się, jak często jedziesz w trasę. Wiesz, niektórzy jeżdżą codziennie. Ja sobie tak, bo ja wiesz, lubię takie wyzwania, wiesz, tylko przez Amerykę i tak dalej. Zajebisty pomysł. Przeżyłeś. Żyję. I to nie moje ostatnie słowo. I trójka, która jest typowym mieszczuchem, a ja miał zasięgu 200 km. Ja dojechałem nim do Wiednia, byłem także nim w Pradze. Nie, że tak po drodze, po prostu raz tak i tam nawet w Hamburgu. I da się dojechać. Oczywiście są jakieś tam wyrzeczenia. Logistyka, jakaś trzeba kombinować. Trzeba pewne rzeczy planować. Trzeba znać wszystkie aplikacje Plugshare, żeby wiedzieć, gdzie zatankować i tak dalej. W Polsce rzeczywiście jest ten problem, bo już tych elektryków jest trochę, że jak jedziesz, przeważnie są już dwie ładowarki, czasem 4. I tak wiesz. A stałeś kiedyś w kolejce do ładowarki? O, od razu fajnie. O właśnie, zajebiste pytanie. Dwa razy. Niedługo, ale stałem, nie? Okay. Tesle mają na bardziej przerąbane, bo Tesle, wiesz, zawsze idą do swoich. Tam chyba jest w Ludźmierzu chyba nawet spore stanowisko i tam zdarzają się korki, no bo tych tam samochodów jest trochę, nie? A jeszcze są stare Tesle, jak na przykład ojca, która ma darmowe ładowanie, więc wiadomo jak to Polacy, za darmożkę, no to... No, za darmożkę to i oce słodki, nie? to i godzinkę poczekam, nie? Ale naprawdę to się szybko zmienia. Jak zacząłem i3 w 2021, to może powiedzieć, że tak na oko tak spokojnie 2 razy ładowarek przybyło, nie? Ale mówię, no tak naprawdę rzadko korzystam z tych ładowarek, bo rzadko jeżdżę powiedzmy w trasy, bo nie mam takiej potrzeby. Nie to, że jadę, bo ten, tylko po prostu nie masz. Nie mam. Dobra, bo tak się skupiamy na tych zasięgach, to jest rzeczywiście ważne, bo no bo to jest samochód ma jechać. Tak, ale no. Awaryjność stary. Wspomniałeś właśnie o tam, że w Audi wysrał ci się silnik, o awariach różnych samochodów tuningowanych, nietuningowanych, to my wiele razy żeśmy sobie rozmawiali, moich, twoich. Czy tu się coś dzieje? Nie. Coś się psuje? Nie. Nic. No wystawiam go dość krótko, mam go od marca, mam już 17 000 przejechane, nic się nie dzieje. Nie byłem nawet w serwisie, bo nie było takiej potrzeby. Co do i3S, to coś tam wymieniali od silnika, od tych przyspieszeń, a często z tego korzystałem. Taka guma, która ten silnik, jakieś mocowanie tego. Tam i rzeczywiście to tam się wyrabiało i przy ruszaniu było takie pyk, pyk, a tak to się nie działo. Nie budziłoby to moich zastrzeżeń, to ma sens. No oczywiście. No tak, ale nie, naprawdę. Chyba że kosztuje 20 000, to wtedy budziłoby moje zastrzeżenia. Teraz tak, koszta, bo akurat Aventador jest na serwisie. Akurat tutaj, bo już nie ma sensu jechać do Warszawy, bo robimy tutaj typ. Musiałem kupić teraz świece do Aventadora. Dajesz. Tak jak domyślasz się, jest ich sztuk 12. Ile kosztuje jedna, a to musi być, to jest NGK, ale ona jest jakby kupowana przez Lamborghini. Nie wiem, czy to jest jakaś specjalna od MZ-y, ale jest opakowanie Lamborghini. Ile kosztuje jedna świeca? Ja nie będę nawet strzelał, stary. Strzelaj, nie wiem. Nawet jest 80 zł. Ile? Razy 12. 80. No, to musi być dobra świeca. Tak, krótko ale kupiłem na eBayu za połowę. Ha! No stary, i tak się robi. Przecież Mikciuk ostatnio pokazywał, ile kosztuje komplet zaworów do Lamborghini. No. Dobrze? Tak, do Lambo. Tak. No, to kto tam ma TikToczka, to sobie zobaczy. Czyli ogólnie, dobra, ale to bo będzie o świecach. Ogólnie w Aventadorze robi się raz do roku przegląd. Jeden jest tani, kosztuje 10 000, drugi jest droższy 20 000. Przez te świece właśnie, nie? Takie są koszta utrzymania takiego samochodu. A X tak, mało mówi, a... Mi się wydaje, że wiesz, X nie wymieniasz i tak dalej, ale myślę, że jak się skończą klocki, oczywiście jest to hamowanie regeneracyjne, ale jak jedziesz szybko, to mało z niego korzystasz. To mi się wydaje, że na tym będą po prostu zarabiać, bo... No, to ja zadam Tobie pytanie. Jeżeli by fundusze nie były problematyczne, zamieniłbyś Aventadora na Rimaca? Tak, zdecydowanie. Tak? Zdecydowanie. On ogólnie... A jeździłeś w ogóle czymś takim? Nie, nie mam... Ale domyślasz się już teraz, jak to musi jeździć. Nie, on zagina czasoprzestrzeń po prostu. Nie? On jest piekielniejszy. Właśnie... Ogólnie jak... Aha, bo właśnie, do czego dążymy? Bo wiesz, zawsze był ten właśnie, wiesz... Moje marzenie w ogóle było Diablo kiedyś, nie? No chyba nie tylko twoje. No, nie, może ja kiedyś, myślę, że wszyscy może w tym pokoju tam... Jesteś normalny ciągle. No, znaczy, wiesz, moje cały czas jest Diablo, bym się nie odmówił. Ja ci powiem, mam nadal plan, że kiedyś kupię, postawię sobie do pokoju tak, i będę się w nim masturbował. No, to jest plan. Ja też. Masturbować się w pokoju to jest plan? Czyli to wystarczy datę wpisać, ale da się to zrobić. W pokoju, a w Lamborghini Diablo to jest co innego. A nie, przepraszam, to nie słuchałem. Nawet tu teraz. Ja bym dotykał je przez pół. Nie, dokładnie. Słuchaj, ja już mam 6 lat Aventadora. Już mało nim jeżdżę tak naprawdę. No bo... No naciszyłeś się. Trochę się zgodził, ale jak otwierasz garaż, no to jest piękne. Tak? To jest dzieło sztuki tak naprawdę, nie? Ale jeśli chodzi o auto na co dzień, wiesz, a tutaj jakby łączę jego osiągi z czymś, co mogę na co dzień, z wygodą. No i właśnie dlatego fajnie, że tak odpowiedziałeś i się cieszę, że podpowiedziałeś mi, bo ja jestem właśnie tego zdania, że na razie, chyba że naprawdę nastąpi cud elektryfikacji, zmienimy zupełnie jakby możliwości akumulowania tej energii, ale na razie elektryfikacja powinna być właśnie w takim kierunku, czyli mamy super sportowe osiągi, bo to jest przepaść, to ewolucja, wiesz, że to jest rewolucja. Lub jeszcze w symbiozie na przykład z jakimiś fajnymi spalinówkami, które robią, jakby przedłużają zasięg i powodują jeszcze lepsze osiągi, dźwięk i tak dalej. To na przykład Koenigsegg robi fenomenalnie. Natomiast ja nadal będę się upierał, że duży, ciężki SUV elektryczny z założenia auto, jeżeli chcesz tym jeździć trasę, jest trochę przewymiarowany. Chyba że będzie miał 1000 km zasięgu. Ale ile razy jeździć trasę? Ale... Ile razy jeździć? Dobra, ale to ty na przykład. Ja w tym roku dużo jeździłem. Ten ktoś naprawdę dużo. To nie kupisz. Właśnie. To nie kupisz. Nie jest przewidziane. Tak, to też chodzi o jedną rzecz. Tak bardzo fajnie, wiesz, śmiejemy się z tych ekologów, co się przykleją do asfaltu, ale jednak uważam, że jakoś o tą planetę powinniśmy dbać. I doskonale wiesz, że ilość litu i tego wszystkiego w takim ciężkim suwie w tych bateriach to jest ilość spora, tak? Nie będę się tutaj... Nie uderzamy tu w ogóle w ekologię, zauważyłem, co mnie cieszy. Ale tutaj ekologii nie ma właściwie. No właśnie. O, i widzisz. I to jest to, bo widzisz... Znaczy, ja przede wszystkim nie kupuję po to, żeby tam ptaszki latały i tak dalej. Tak, właśnie tylko spodobały Ci się korzyści, tak? Jeśli dobrze rozumiem, spodobały Ci się korzyści. Spodobało Ci się osiągi z pewną użytecznością, nie tak szeroką, jak niektórzy twierdzą, że elektryk jest, ale dla Ciebie zajebistą, z tego co masz. Ale nie nacierasz się tym, że ty ratujesz planetę. No nie. Bo tyle to ja Cię znam. Ja uważam, że te wszystkie wymysły, że tam wiesz, dzieci w Afryce jedzą ten lit i dupą wystrywają i później z tego są baterie robione, tak przekoloryzuję oczywiście, bo są te, jak czytam te komentarze tych ludzi, naprawdę to jest bardzo fajna rozrywka czytać ludzi, komentarze, którzy jadą na elektryki bez zupełnego pojęcia, ale trzeba uważać, bo może się ortografii źle nauczyć. Są, wiesz, no, są takie bzdury gadane właśnie, że te z Afryki, że planeta umiera przez nie, że trzeba 1000 skał. Nie wiem, skąd w ogóle są te dane. Nie wiem, ktoś przychodzi, liczy, dobra. Umiera bardziej skała, czy umiera mniej przez te elektryki? Nie wiem, nie znam się. Jest bardzo duże lobby, prawdopodobnie paliwowe, które ma za zadanie oczernić całą produkcję. Czyli nie jest tak źle, jak niektórzy twierdzą. Słuchaj, na pewno fabryki są, wiesz, są czyste. W jaki sposób ekologiczny? Pamiętajmy, że spalinówki też nie są ekologiczne. Też nie rosną na drzewa. Olej motoryzacja też wpływa na środowisko. Dokładnie. Jakakolwiek. Oczywiście. To chcesz powiedzieć. Jedno z pytań, że mówi się, że to z bateriami i tak dalej. No, baterie się utylizuje. Też się odzyskuje się jakieś tam elementy i są ponownie. Aktualnie jeszcze nie ma takiej ilości potrzebnej, bo elektryki tak naprawdę, wiesz, jeżdżą. Takie sensowne elektryki są od powiedzmy 7 lat. Takie, co już mają jakieś te zasięgi, nie? A więc tak naprawdę... Nie wiem, jak są fabryki przygotowane na utylizację, będą musiały być przygotowane, ale tak naprawdę, słuchaj, ja tą trójkę, to ja jeździłem 3 lata i zupełnie nie poczułem żadnej straty energii, nie? Okej, no to jest bardzo istotna informacja. Tylko jedna rzecz. Wyleciało mi właśnie z głowy, jak zacząłem mówić. Najgorsze, co się może stać na wizji. Naprawialność tego sprzętu, już mi wróciło. Naprawialność tego sprzętu. Znaczy, generalnie obserwujemy to w ogóle w motoryzacji jako takiej, że masz problem z naprawialnością, bo najlepiej to wymienić. Tak. Nie? I na elektryka się patrzy jako na kosztowną jednorazówkę. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz. Nie. Ale na przykład teraz wyszły te wszystkie cesje leasingu. Oddam Taycana, cesja leasingu. Nie? Nikt tego nie chce. Dlaczego? Człowiek pojeździł, nacieszył się, już tego nie potrzebuje, a ktoś... Ma problem, żeby to. Ma problem, żeby to oddać, bo nikt tego nie chce. A czemu nie chce? Bo już się tego nie naprawi, bo spadł w internecie i dlatego tego nie chce. Ale zobacz, przez te głupoty w internecie odbiór środowiska jest taki, że ludzie rzeczywiście. Alan, głupoty głupotami, ale problem jest tego typu i to nie jest głupota internetowa, że jeżeli masz nawet niedużą szkodę autem elektrycznym, zazwyczaj masz całkę. Masz ubezpieczone auto? Przeważnie tak, jak masz Taycana, to masz ubezpieczone. No raczej tak. No to masz to w dupie. Okej, tylko pamiętaj o tym, że jeżeli nawet masz to w dupie, to nadal występuje problem, że jeżeli kupisz już później używane auto, na przykład po lekkiej szkodzie, bo wiesz, w przypadku spalinówek typowo się kupuje auta kilkuletnie po lekkich szkodach. No w Polsce to w większości po szkodach, jak z drugiej ręki. I nie lekkich. Natomiast w przypadku elektryków jest bardzo duże ryzyko i właśnie Grzesiek tutaj słusznie zauważył, że nastąpił taki boom na elektryki i to widać teraz w Niemczech. Oni mają bardzo dużo fajnych elektryków, które próbują upłynnić, bo oni nie chcą. Każdy woli tam wziąć sobie na wynajem albo leasing 3-4 lata i nara. I właśnie pytanie, wiesz, co będzie za 10 lat z tymi starymi elektrykami? Bo one jednak w coraz większej liczbie są produkowane. Nie naprawić. Przepraszam, koszt naprawy przewyższy wartość jakby rynkowo. Tak, to jeżeli bateria kosztuje X i są oczywiście firmy, które naprawiają ogniwa w bateriach, bo to jest przecież do zrobienia. Ogniwo można zmienić, naprawić, gdzieś tam coś takiego czytałem, nie chcę... Tak. Myślę, że to będzie trend przyszłości. Nie? Tak, nie chcę tutaj tego drążyć, ale generalnie trend jest taki, że oczywiście nie naprawiamy, tylko wymieniamy. No to tak jest akurat w całej motoryzacji, no to wiemy wszyscy, to tutaj to jak siedzimy bardzo dobrze od lewej do prawej. Tylko właśnie pytanie, co z tymi samochodami dalej, kto to kupi i co z tym dalej będzie. Tutaj słusznie zauważasz, że ekologii w tym nie ma. Ale pytanie po prostu... Znaczy, jak... ekologia, wiesz gdzie jest? Jak wjeżdżasz do miasta... No między lewym a prawym pośladem. I wiesz, ja ci powiem, że teraz jak wiesz, jadę i jak widzę jakieś stare... G, które po prostu, wiesz, pali wszystko z ropą, z olejem, płynem chłodniczym i na mnie, wiesz, ja to wciągam niestety. Tak, to trochę się źle czuję. Z drugiej strony ja już tego nie obserwuję. To jeszcze było 5-10 lat temu. No ja tam czasami wideo... Wyjeżdża ci tam GWE i... Górna Wenecja, tak? Gwatemala. Jest. Plus, dla mnie jedyna ekologia plus jest taki, że jeśli chodzi o ekologię, nie truje ludzi. Wiadomo, teraz będzie pytanie, a wiesz skąd się bierze prąd? No tak. No jest, dobra, ale, ale czy masz, wiesz, okej, prąd powstaje w elektrowni, ale elektrownia zakładamy, że jest gdzieś na uboczu, tak powinna być projektowana, w Polsce różnie, ale no, tak załóżmy, że normalnie na uboczu, to tak jakbyś, wiesz, czy kibel masz w środku pokoju, czy jednak gdzieś na uboku, masz swoje miejsce na to. To wiadomo, tam się tam spala, u nas oczywiście węgiel. Więc jest to jedyna dla mnie taka ekologia, że po prostu ja nie truję ludzi, tak? Zobacz, paradoksalnie największym sprzymierzeńcem samochodów elektrycznych stała się współczesna motoryzacja spalinowa. Temu człowiekowi, gdyby się nie wysrał silnik, podejrzewam, że nadal byś może kupił sobie, nie wiem, SQ7, tak? Czyli SQ8, rozumiesz, tak? No albo właśnie, to jest słuszna uwaga. Albo Urusa. Ile razy żeśmy sobie rozmawiali, Urusem no to... Jak lubimy samochody... Strasznie skrzeczy, podobno nie jeździłem. Skrzepi, trzeszczy podobno. Tak, i XB go zjadł od razu. Więc i to po cichu, nie? To jest taki cichy zabójca. Okej, ale właśnie zmierzamy do tego, że z jednej strony mamy te elektryki, które z tymi zasięgami na trasie jest słabo, te baterie kosztowne, drogie. Słabo. Nie jest tak jak ze spalinawkami, ale nadal nie jest źle. Już nie jest źle i będzie lepiej. Dobrze, no ale na razie powiedzmy mamy sytuację, w której w Polsce na razie to nadal jest takie, wiesz, jedziesz po autostradzie, a weź teraz spróbuj pojechać, nie wiem, okolice, wiesz, do profesora Chrisa, gdzieś tam na wschodnią ścianę, nie? No. I tam poszukaj ładowarek, tak jak... No już są, mogę cię poszukać. A pokaż mi, dawaj tą aplikację, zobaczymy, pobawimy się, nie? Ja byłem, bo próbowałem coś powiedzieć, strasznie dzisiaj jestem nie w formie, jeśli chodzi o zbieranie. No to dobrze, bo ja na drugi odcinek nie będę przygotowany, to ty będziesz... No jakiegoś oszukanego mi sprzedali. Co? Red Bulla. No. Oszukany był. Nie, elektryczny. Jeszcze musimy pogadać właśnie o bardzo istotnym aspekcie. To jest aplikacja, ale to najpierw zobaczmy, co tam masz. Takie pytanie, które mam tutaj zaznaczone, jakie ładowareczki. No tego zdjęcia to raczej nie mieliśmy zobaczyć. To było dawno, potrzebowałem. To zmieścili tam. Dawno nie widziałem tego. Jedną nogę tylko? Wszyscy cztery? Jesteśmy w Gdańsku i lecimy na wschodnią ścianę. Wybierz sobie. Ja na żadną ścianę nie lecę. Powiedzmy. Białystok, do Białystok. A moje miasto to Białystok. No, pamiętasz jak kupiliśmy Hondę w Białymstoku? Żółte to są takie pomarańczowe, to są szybkie ładowarki. Okej. No to tak, dlatego jest. Do mnie? Ogólnie szybkie ładowarki rzadziej są w miastach, bo nie masz tak naprawdę jak jedziesz do miasta, to przynajmniej podłączasz tam na AC2 na 22 kW i sobie tam powiedzmy 2 godzinki i i sobie podchodzisz. Nie? Oczywiście są szybkie ładowarki, ale wtedy wiesz, musisz pamiętać, żeby... żeby nie blokować ładowarki, nie? Więc jak masz tam taką wolniejszą, to możesz spokojnie na 3 godziny zostawić. I wiadomo, wolniejsze ładowanie jest zdrowsze dla baterii też, nie? Ja jak byłem w Pradze, to po prostu podładowałem. Fajne jest to, bo często wiesz, nie ma miejsc w mieście, w centrum, a tylko dla ładowania, więc sobie podłączasz, sobie zwiedzasz, jest fajnie. No wiesz, zawsze można wykorzystać ten czas, tylko czasem tego czasu nie masz, wiesz, wtedy szukasz szybkiej ładowarki. I wtedy jest trochę problem. Natomiast... Ja na przykład, u mnie jest ładowanie maksymalne, pobrać może 195 kW, to już jest fajna moc, no to właściwie 80% na takiej ładowarce, co ma tam, wiesz, powyżej tej możliwości, czyli przeważnie Ionity, no dla mnie to jest 30 minut, nie? No to już jest, i mam wtedy zasięg na jakieś 400 km, nie? Pytanie najważniejsze, nie brakuje ci dźwięku? Nie. Oczywiście, no, masz V12 włoską. Właśnie, słuchaj, to jest takie, i nie brakuje ci dźwięku. To jest takie, wiesz, przedstawienie się jak w Matrixie trochę, nie? Tak naprawdę, słuchaj, co to jest dźwięk w samochodach? To jest tak naprawdę... Jesteś zajebistego. Efekt uboczny. No, sam jesteś efekt uboczny. Oczywiście. No tak. To jest strata energii. Oczywiście w tych fajnych samochodach. Z tego efektu ubocznego możesz mieć orkiestrę. No ale tak, symfonię. Fajnie V12, wiesz, brzmi. V10 jeszcze lepiej jak dla mnie. Właśnie o to mi chodzi. Parametr duszy. Dusza samochodu. Jest dusza w elektryku? Jest. Jak? Szybka. Wiesz co? To są cyfry. Pewne rzeczy jestem w stanie jakby... Duża to jest całokształt samochodu. Nie mam tego, ale tak. Nie neguję szybkości tego samochodu. Jeżdżę za 1/6 ceny paliwa. Cen paliwa. To jest jeden takich mech plusów. No, przyspiesza po prostu fenomenalnie. I tak cię stać, stary. Masz to w dupie. Ja jak jeżdżę teraz, wiesz, autem, no nawet już automatem właściwie, to dla mnie, wiesz, ta zmiana biegu to jest takie... On tak chce, ale nie może, ale to tak sunie po prostu, jest zupełnie... Zgadzam się, że to się odbywa zupełnie inaczej. To trzeba spróbować. Wiesz, zgadzam się z tym, że to się odbywa inaczej. Nawet jeden dzień pojedziesz sobie, tam zapomnisz, ale jak pojedziesz sobie tak chociaż ten weekend właśnie, to ci się w głowie coś przestawia, odkleja się klepka i tak... tęsknisz za tym po prostu, nie? Żeby po prostu... Ta moc dostępna w każdej chwili. Tak. Użyteczność i sprawność. To jest niesamowite po prostu. Wiesz, często jest tak, że wyprzedzam kogoś, już nawet na pewno było tak, że ktoś ci przyspieszył, żeby się go nie wyprzedził. Tak. Ja ci dam, nie? Tak. Nagle mu się Schumacher tam odwalił. Fabio 1-2. No dokładnie, nie? Ale jednak masz wtedy problemy, nie? Bo jednak redukcja biegu i tak dalej. Ja nie mam. A tutaj po prostu jak wyprzedzam, to jest tak, że... Tak, nie, no więc... Alan, ja rozumiem, do czego pijesz i absolutnie jeździłem w miarę szybkimi elektrykami, może nie super szybkimi i to jest bezdyskusyjne, ale dla mnie prywatnie brak dźwięku jest coś, co mnie boli i dlatego ja uważam... No to możesz kupić tego, wiesz co, Hyundai N, on ma dźwięk. O, daj spokój, tak, jak masz taki kurwa jak w Thermomixie. Ja kupiłem kiedyś takie coś, co się wsadza w te zapalniczkę, V10. Tak, ty jesteś z tego pokolenia, co Atari było jeszcze takie komputerki? Kojarzysz, to tam też był dźwięk, wiesz, tak ci powiem, jak w tym Hyundai'u. Kurwa, jak musiał pograć w Super Mario, to on pograł w Super Mario. Zmierzam do tego, zobacz, jakby połączyć, ale to właśnie Koenigsegg, ale już niektóre marki tak robią. Zresztą nowe Lambo przecież będzie, o którym porozmawiamy. Revoltu? Temerario. No. Bierzesz bardzo fajną spalinówkę i doposażasz auto w fajne elektryki i to sumarycznie jest piekielnie szybkie. Co ci to daje? Po pierwsze właśnie każdą zwłokę, turbodziurę przy skrzyni, to ci uzupełnia ta moc elektryka. Nie? Bo to jest, wiesz, tak, nie? Masz. Po drugie, nie chcesz powiedzieć po mieście czysto, jedzisz sobie na elektryku. Umówmy się, do 70-80 na godzinę, kuźwa, mając 50 koni elektrycznych, jesteś w stanie się rozpędzić. Tak, ale on to przejedzie przez 3 km, bo ma bardzo małą baterię. O, ale coś tam pojeździ. Natomiast, nie, tam właśnie będzie chyba więcej w tym Lambo, ale nieważne. Dobra, to może. Natomiast nadal masz silnik jakby spalinowy, gdzie jak chcesz mieć dźwięk, chcesz poczuć te lekkie wibracje, rozumiesz? To taką coś, co jest niewymierne czasem w przypadku silnika spalinowego. To czujesz, ale nie jesteś w stanie tego opisać. Dla mnie, mówię, ja już jestem odklejony, ja od razu mówię. Nie? Ja już zjadłem tą czerwoną piłkę w Matrixie, czy tam niebieską, nie? To drugą w każdym razie. To jest tak, że ty już tego jakby tak nie potrzebujesz. Ja na przykład, wiesz, widzę to V12, nie? O Jezus, ile cylindrów, ile, jak to piękne. Dla mnie jest to stary po prostu ciuchcia, lokomotywa po prostu, nie? Ja po prostu wiem, że to już jest. To już... Jakby to była widownia, to takie pomidory by leciały. Ty widzisz teraz te komentarze, właśnie, te triggery? Ja mu dam V12 stary uczestnicy klawiatury nie miały z tym styczności. Oni tam się naczytają. Oczywiście teraz za chwilę jeszcze nie spytałeś, przecież elektryki się palą. Elektryki się palą. No z tym paleniem się, stary, no to okej. No tak BMW też się pali. Słuchaj, no właśnie, a teraz użyłem screena jednego. Ciekawości, tak, się przygotowałem do lekcji. Znowu ile było pożarów w 2023 roku aut spalinowych? No ile było? 7166. A ile elektrycznych? 27. A brałeś procentowy udział rynku aut spalinowych do aut elektrycznych na tej podstawie? Bo ty podałeś ilościowy, ile było zdarzeń. A ja się pytam, ile aut spalinowych? Tego nie podali. A ja ci mogę powiedzieć, że niestety procentowo elektryki wcale tak różowo nie jest. Bo naprawdę mają z tym problem. To jest, wiesz, tak jak hulajnogi się palą, zwłaszcza te chińskie. Przyczyna tego jest zaskakująca. Gdzieś widziałem taki film straszny, co facet wsiadł do windy, wiesz, z akumulatorkiem z hulajnogi. I to był taki goriusz. Telefon też się zapalał, oczywiście. To był taki goriusz. Wiesz, więc... Ale oczywiście ryzyko? Ryzyko jest. Szybkie ładowarki nie pomagają, bo mówmy się, ładuje z dużym prądem i tam zawsze coś może być, wiesz, niefajnie. jakby nie próbuję, wiesz, zaczerwać rzeczywistości, że elektryki są złe i w ogóle tylko jako zjeby kupują pedały i tak dalej. Nie. Natomiast nadal uważam, idealnym połączeniem byłoby fajny silnik spalinowy, plus do tego fajne elektryki, które wspólnie dają frajdę. To hybrydy, plug-in. Tylko widzisz, właśnie, sam miałem plug-ina i nawet w moim jednym filmie, jeżeli nie widzieliście, to gdzieś tutaj będziecie mieli, jechałem po wadach zarządzania, bo tak naprawdę najbardziej się liczy później zarządzanie. Kiedy używasz elektryka, kiedy się włącza spalina, czy działają wspólnie, tak? No. I jeszcze wtedy to było idiotycznie rozwiązane, plus jakiś śmieszny bug, który się chyba wiele nie zmieniło. Nie, jest trochę lepiej. A? Tak, jest trochę lepiej. Natomiast w tym kierunku, uważam, będzie szła motoryzacja, bo nadal rynek spalinowy jest bardzo duży, a elektryki już zrobią się coraz bardziej dorosłe i coraz bardziej fajne. Ale można to połączyć. Zwłaszcza w przypadku dużych... Ale można połączyć coś starego z coś z czymś super. No dobra, no to chyba, że rzeczywiście... Znaczy, wiesz co, to ma swoje zalety. Na przykład Opel Ampera i silnik spalinowy jako generator. Tak. To nie jest głupi pomysł, bo na przykład masz swoją nowoczesną technologię, masz swojego kopa w plecy, dobrze, ale to jest, masz problem z naładowaniem się, zobacz. Bo kolejka do ładowarek, bo się ładowarka zepsuła. A jeżeli będą już samochody, które się ładują na zasięgi 1000 km, bo to będzie. No to, właśnie to ja o tym mówiłem wcześniej. Nie raz, nie dwa, może nie w tym odcinku. Alan, jeżeli tak będzie, to dla mnie temat jest już zupełnie inny, bo ja na co dzień, prywatnie, jeżdżąc w gdańskich korkach i tak dalej, też bym wolał elektryka. No, mi się wydaje, że w ciągu 5 lat już będziemy bardzo blisko tego. Mówisz, będziemy, czy wiecie, ty coś czujesz? Wiecie co złego, może inaczej. Bardzo dużą krzywdę elektryfikacji zrobili ci, którzy wpychali nam to po prostu między lewy a prawy poślad. Tak. Robiąc z tego rewolucję, wciskając ludziom, że mają to kupować, zachęcając ich do tego niemalże wbrew woli. Banując malinówki. Mordując producentów, narzucając im idiotyczne rzeczy. Właśnie, a producenci chcieli rozwijać fajną technologię, w spokojny sposób, rynek żeby dać to, o czym ty mówisz. 1000 kilometrów na ładowaniu i tak dalej. To jest moja właśnie taka teoria, może zwariowana, może jestem... Nie, ja lubię zwariowane. Bo jak wiemy, Europa teraz musi, że do 2035 roku wszyscy mają mieć elektryki i koniec, nie? Tak. Przyjdzie ci Urszula von der Meyer, żeby dawaj mi tego diesla, dawaj mi. Tak będzie. No. A wiesz, powiedz mi tak, kto rządzi światem oprócz Żydów i masonów? Reptilianie. Edyta Górniak. Jego nie spodziewałem się. Korporacje. Więc, więc korporacje tak naprawdę, a politycy są marionetki, tak? Taka jest prawda. Oczywiście, to tylko są, zmieniają się pracownicy tam. No, na przykład. Dokładnie, to korporacje rządzą. Jak się domyślasz, korporacje paliwowe są dość bogate, majętne, mogą dużo. Bo tak naprawdę to było przewidywalne, że jak załóżmy, że to jest ciastko, załóżmy. To jest ciastko, nie? No to sobie tu położę, bardzo dobre, żona zrobiła, jak chcecie, to sobie zjedźcie. Nie wiem, co ty ćpiesz, ale to daje zdrowie. No nie, załóżmy, nie? Za jakiś czas on pewnie spróbuje, bo widzę, jak się patrzy, nie? Ale jak sobie wezmę, sobie mam dobre ciastko, jedz. To masz od razu odruch, że walczysz. To jest dokładnie jak cygan, co wchodzi, ma super tanio dywan. O to mi właśnie chodziło. Ja uważam, że koncerny paliwowe każą tak naprawdę. Dla nich to nie jest w smak, żebyśmy jeździli elektrykami, bo gdzie oni będą te paliwo? No to jest oczywiste. Oleje nie padnie na rej niezły gigant, nie? No, dokładnie. Więc mi się wydaje, że oni każą im po prostu, powiedzieć, że zmusić do tego, takiej decyzji i automatycznie, wiesz, jak ktoś nam się zmusza, no to od razu za auto. No, ja nawet jako elektryczny aut. Czy myślisz, że jakby to była cicha zmowa producentów samochodu, żeby na siłę zmusić, znaczy producentów. Właśnie wydaje mi się, bo powiem ci tak, bo mówi się, że auta elektryczne są drogie w produkcji. One nie są drogie, one są dużo tańsze. Dlaczego są takie drogie w zakupie? Ktoś musi zarobić. Bo mają zajebistą marżę. Dlatego zarabiają. Patrz, ja byłem, nawet jechałem z tym samochodem odbyt. Bydgoszczanie, tak? Jechałem byt. Szczerze, bardzo fajne auto. Wiem. Za uczciwą cenę. Bardzo uczciwą. I X kosztuje 3 razy dorożej niż taki byt, który według mnie jest praktycznie, może jakiś tam plastik, jak jest gorszy. Niuanse. Więc według mnie, uwagi w realnym świecie. Według mnie jest taka wojna właśnie trochę między producentami a paliwami, bo producenci chcą zarabiać na autach, a mają duże marże, jest jakiś tam hype, więc według mnie jak zarabiają, nie wiem, powiedzmy tam 25%, to mogą zarabiać 100%. To tak pirazok, tak mi się wydaje po prostu. Więc fajne mają ten skok, chcą je sprzedawać, odkryli coś fajnego, Ale to się nie podoba producentom, bo jak się wszyscy przyniosą na elektryki, a my co z tą ropą zrobimy, nie? Więc trzeba tak zrobić, patrz, prąd też wskoczył do góry na przykład, nie? Wiesz, mamy kryzys i tak dalej, więc tutaj wiesz, mówią, że elektryki niby dopłaty, ale prąd się tak podłożyli, że wiesz, już zaczynasz kalkulować, czy to się opłaca, nie? No i to jest następna rzecz, o której chciałem pogadać, że właśnie wciskanie na siłę tylko elektryków, jakby to jest totalnie... zniewolenie Europy, że tylko mamy jeździć elektrykami, może spowodować fakt, że nie ujmując, niech te elektryki będą zajebiste. Jeżeli wszyscy się przejdziemy na elektryki, to później ktoś, kto będzie miał dostęp do cen energii, nie? I zrobi ci nagle 300%, to się obudzi z ręką w nocniku, bo nie masz alternatywy. Chyba, że masz fotowoltaikę, ale wiadomo to... Wiesz jak ten, nie? Chodzi mi o to, że tutaj właśnie też... Ale paliwa też sobie nie wyprodukujesz. No tak, ale jeżeli nadal masz dostęp... No oczywiście, ale jeżeli masz dostęp do paliw kopalnych w normalnych pieniądzach, czyli możesz sobie na stacji zatankować, no i nie urośnie też, te paliwa nie urosną w cenach 3-4-krotnie, to już będą bardzo konkurencyjne, wiesz, a elektryki nie będą takie konkurencyjne, bo na razie powiedzmy rzeczywiście pod względem użytkowania jest to w miarę sensowne. Gdyby były tańsze, super. Jeżeli mówisz, że są takie wysokie marże, myślałem, że właśnie jest wręcz przeciwnie, że koszt wyprodukowania elektryków jest wysoki, dlatego one są tak idiotycznie drogie, bo dla mnie są zbyt drogie, tak jak mówisz, że X3 kosztuje... 3 razy więcej od byda. A ma baterię minimalnie mniejszą i tak dalej. No, tak to wygląda. No. Więc według mnie po prostu jest to, wiesz, wojna między, wiesz, koncernami paliwowymi a producentami. Na pewno to jest też wojna. My jesteśmy pionkami, którzy muszą to, będą rozgrywani. Zauważ, dlatego wiesz, te całe lobby paliwowe, tam wiesz, gdzieś robią te artykuły, wiesz, jak spali się elektryk jeden w Polsce, to od razu wszędzie się pojawia. No to temat modny i nośny. A kiedyś spali się benzyniak, to w ogóle, nie, jak nie spali się powiedzmy całe osiedle, no to wtedy nie piszemy, nie? Nie, to też jest inaczej. Po prostu generalnie w ogóle jakiekolwiek katastrofy, spalenia, pożary i gwałty i tak dalej są modne i to będzie. A elektryków są turbomodne. Są turbomodne, bo też je napędzają hejt na elektryki. To się mogę z Tobą zgodzić. Z drugiej strony to jest jakby efekt działania, który był wcześniej, czyli wciskanie ich na siłę. To tak jak z tym ciastkiem. To później jak ktoś ci to ciastko rozmaruje na gębie i mówi, masz jedz, to później zaczniesz mówić, wiesz co, ja po tym ciastku to srałem 3 dni. Rozumiesz? Bo to jest tego typu... No tak. To jest naturalna, obronna reakcja. Jeżeli oni chcą rzeczywiście... A poza tym druga sprawa z tymi elektrykami, nie? No bo Europa nakazała te elektryki, że mają być i tak dalej. Są drogie, tak? To z tego, że jest dopłata powiedzmy 30 000, jak niektórzy kupują dopiero auto za 30 000, nie? Ale możesz sobie kupić tam, nie wiem, Teslę, tam sobie taniej tego odliczyć. No dobra, ale takie załóżmy, że są drogie, bo są droższe niż spalinówki. O wiele, no i wtedy wchodzą w chińskie koncerny, my mamy tanie elektryki, w autach właściwie spalinówek. Europa... Cła. Do góry. A przecież oni walczyli o planetę. Ale przecież walczyli o planetę, więc właśnie. I teraz planeta może płonąć. Tak, ja myślę, że Trzaskowski powinien dopłacić do tych elektryków. Wymaluj to, o czym rozmawialiśmy ostatnio właśnie, przy okazji newsów. Więc nie, no wiesz, to jest propaganda, to jest robienie ludzi w ciula. Jest to sporo hipokryzji, jest to sporo właśnie takiego wciskania ludziom na siłę. Europa, czy w sensie jakby... Oni nie chcą elektryku właśnie. Oni obrzydzają nam te elektryki właśnie tymi fake newsami, tym, że podnoszą prąd energii, a głównie tym zmuszanie właśnie, bo automatycznie jestem przeciwny. Ja mówię, jak to czytałem, to aż sam chciałem sprzedać elektryka. Ja jestem ogólnie przeciwny temu, co nam Europa narzuca ostatnio. Bardzo. Bo to mi śmierdzi, że... Bardzo śmierdzi. Wiesz. Śmierdzi. Jakby się ta Europa w ogóle liczyła na znaczy, całego zaczynamy, świata, ale ogólnie tracimy na tym jako Europa. Ogólnie. Takim w ogóle, zachowaniem. Słuchaj, cały świat idzie do przodu. Cały świat, przepraszam. Chiny, Indie to mają taki progres, że to się w głowie nie mieści, a Europa w tym momencie zaciągnęła ręczny i udaje, że wszystko w porządku. Posłuchaj, będzie płacz. Nie sterują nią ludzie z Europy, tylko sterują nimi jakimiś tam, nie wiem, Saudi Arabia czy coś. Tam była jakaś afera, że chyba z Belgii czy z Holandii ktoś tam przyjmował jakąś opływę i mi się wydaje, że tutaj... Wiesz co, ja ci powiem, patrząc na to, to ja mam wrażenie, że tam jest krecia robota od Chin, bo Chińczycy na tym... Inaczej, na naszej głupiej zarządzaniu Europą Chińczycy wygrywają teraz. Wszystko, bo oni przejmą nas równo. W wielu gałęziach przemysłu, tutaj mówią, że niby te... Ale... Jesteśmy narodem. To już kontynentem. Kontynentem, tak, bo to już nie chodzi o naród. No dobra, to sobie pogadaliśmy. Masz jeszcze jakieś pytania? Bo ja mam pytanie, kiedy sobie mogę wziąć tego. Nie, to ja nie będę się w to wpieprzał. Nie, no co chciałem wiedzieć, to wiem. Znaczy, wiesz, mam bardzo fajnie, Alan, że może z drugiej strony, że wielu z moich widzów tam jedzie też po elektrykach z natury, bo powiem Ci... Tak, jeszcze przeważnie 90, chyba już więcej osób, które przeszły na elektryfikację, to dalej nie zostają. Idą, nie kupują spalniaka, tylko kupują tego, więc to też o czym świadczy. Ale to trzeba spróbować, a nie czytać. I to nie mówię, ale mówię, to jest tylko na razie elektryki są tylko dla tych, co mają rzeczywiście możliwość ładowania w domu, bo na stacjach ładowania to się ładuje tylko w trasie. Nie ładuje się tak, chyba że coś potrzebowałeś, wiesz, boję się takiego telefonu, że boję się, nie mam takiej potrzeby, ale że nagle mam akurat 20% baterii, a nagle dostaję informację, że muszę dojechać do Warszawy, bo coś tam, nie? Bo to wtedy wiesz, jest problem. Oczywiście szybko możesz znaleźć szybką ładowarkę i tak dalej, no ale to są takie bardzo losowe tego, nie? A na co dzień po prostu nie ma lepszego auta. No na co dzień nie lecisz z awaryjnym tematem w trasę. Ja tylko na zakończenie powiem, że jak miałem okazję dostać elektryka jako zastępczaka od Lexus, RZ. Lexus, dobrze mówię, RZ? Chyba tak, RZ to się nazywa. Nie, Lexus ma elektryka? Mordo, UX jest elektryczny, masz UX-a elektrycznego, masz RZ-a, możesz mieć elektrycznego. Ale Lexus. Pełny elektryk? Pełny. Ciekawe. Tak, to, dwa modele ma. To samą reklamę mają, bo ja nie kojarzę. Więc no, powiem ci tak, byłem pod wrażeniem sprawności tego. No, właśnie w przyspieszaniu, tak. Nagłe manewry. Dobra, wyprzedzę. O, wyprzedziłem. Już. Fajna sprawa, no, wiesz czym jeżdżę, wiesz czym przyjechałem, tym też się dobrze wyprzedza, ale tu było jakby tak... Znaczy mi cały czas, może dlatego, że ja, nie wiem, podchodzę do samochodów emocjonalnie i dlatego mi brakuje no, to jest takie duszy subiektywne, tak. I to jest to, dlatego zadałem pytanie o duszę. I mam z tym problem. Z drugiej strony, jeżdżąc codziennie do pracy w korkach, nie mam nawet możliwości poczuć przyjemności z jazdy. Ja się wkurwiam, że ja stoję w korkach, że nikt z boku nie wpuszcza, że się te korki wjeżdżają na rondo bez możliwości zjazdu, że za tym rondem jest zaraz przejście dla pieszych, więc ludzie sobie chodząc powoli blokują całą drogę na przestrzeni kilku kilometrów, wiesz. Mnie to wkurza. I wtedy mam w nosie, czym ja jadę. Po prostu nie chcę, żeby mi na łeb kapało, żeby dojechać w miarę sensownym czasie. Wtedy elektryk jak najbardziej tak. Osiągi, przyspieszenie, reakcja na gaz, nie ma spalinówki, albo przynajmniej nie jeździłem, która by była na tyle responsywna, co nawet najsłabszy elektryk. Nie mówiąc już o tych twoich potworach, co masz. No bo tak. Co będzie w przyszłości? Szczerze ci powiem, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że takie nakłanianie na siłę do elektryfikacji, tak jak mówisz, to, nie jedzie dobrze. To pójdzie w drugą stronę i to wręcz powoduje obrzydzenie. Natomiast jeżeli zasięg tych samochodów będzie rzeczywiście blisko 1000 na ładowaniu, no to powiem ci szczerze, tak, to one zaczną dominować, bo nawet ostatnio pamiętam historię, że przecież Gdańsk kupił te autobusy elektryczne i były jaja, bo w zimę do drugiej maksymalnie dojeżdżały, bo później już gdzieś stały, bo nie były w stanie zjechać. Więc wiesz, no dla ciebie to nie jest istotne aż tak, bo ty nie jeździsz, dla niektórych jest. Busy elektryczne, tak. Na przykład bardzo duże z busów elektrycznych na kurierce, to też jest dramat. I wtedy wiesz, zaczyna się zastanawiać, co za paranoik pomyślał, żeby dawać na kurierce, która dziennie robi kilkaset kilometrów, busa, który realnie ma zasięgu w zimę 200. Wiesz, pewnie jakieś oszczędności wynikające. Jak to stoi, to jest duża oszczędność, bo nie jedzie. Propaganda, marketing, że no jesteśmy eko, tak, wiesz. Radiowozy w Wielkiej Brytanii były elektryczne i bardzo szybko okazało się, że ciężko się goni. Natomiast są zalety elektryków. Muszą go szybko złapać po prostu. Są zalety elektryków, z którymi nie można dyskutować, nie można nawet polemizować, bo są w pewnych kwestiach genialne. Czyli zobacz, nie pokłóciliśmy się, znaczy to byłem spokojny o to, teraz się wygłupiam, ale wychodzi na to, że tak naprawdę czy nie jeździmy elektrykami, czy jeździmy, jak ktoś ma pod kopułą w miarę poukładane, to myślę mniej więcej to samo. Myślę, że nie można z góry czegoś negować. Dokładnie to mi chodzi. Myślę, że to było... O taką kopułę mi chodzi. Negowanie z góry jest też głupotą. To było to, po co Alan się tutaj znalazł. Spełniłeś swoje zadanie, możesz już wyjść. Słuchajcie, możecie mnie hejtować, ale najpierw spróbujcie. Dokładnie. Spróbujcie przeżyć to, co ja, pojeździć takimi samochodami i wtedy ja wam mówię dokładnie. Bo każdy, wiesz, każdy ma indywidualne preferencje, tak? Wiesz, ja mi się wydaje, że każdy przez tą Europę, że tak jest tak narzucane, wiesz. To myślę, że to jest tak naprawdę, wiesz, ludzie też, wiesz, ja używam tych buspasów, jak są, ostatnio w Gdyni trochę powstało. Zdarzało się, że ktoś wyjechał mi po prostu i wiesz, blokował, bo nie wie, że wiesz, mogę jeździć. Myślę, że jestem cwaniakiem po prostu. Więc wiesz, jak stoisz w korku i widzisz samochód, który wyprzedza, automatycznie myślisz, no kurwa cwaniak, nie? No jebaniec, no. A ja wiesz, mam prawo wiesz, jeździć, to korzystam z niego, wiesz, fajnie, bo nikogo nie blokuje. Oczywiście nie jest to jeszcze Norwegia, gdzie korki są na buspasie, a normalny pas jest normalny. Właśnie. Nie jest to jeszcze Norwegia. Nie jest to jeszcze Norwegia. Żeby się zaraz tendencja to jeszcze długo. Ale na razie tego nie ma, nie? Wiesz, ogólnie trzeba, wiesz, jakoś wypośrodkować, to... słuchaj, bo my zawsze idziemy, a ogólnie... Tutaj, paliwa kiedyś się skończą, więc trzeba kiedyś tam przeskoczyć na coś, tak? Mhm. Nie wiem, czy paliwa wodorowe to będzie miało sens. No właśnie. Nie wiem, nie znam się na tej technologii, więc się nie wypowiem, chociaż wiem, że na Facebooku się każdy wypowie. Tutaj stacja niedaleko powstała koło mnie, no. O, jest, będą mi rajtankować? No. Powiem Ci, a propos właśnie paliw wodorowych, to jest bardzo ciekawe, zobaczymy w tym kierunku pójdzie, bo ostatnio bardzo dużo koncernów jakby zaczęło, wiesz, odwróciło swoją lunetę i patrzą w tym kierunku. Bo w sumie to jest tak, że to jest elektryczne nadal auto? Tak, jest... tylko jakby zasilane, wiesz, z ogniw, które tam są i energia jest z silnika spalinowego, który... No... Czyli jest tam silnik spalinowy? Tak. Czyli nadal mogą zarabiać, więc dlatego może... Ja Ci mówię, mi się wydaje... Patrz, silnik spalinowy powstał chyba w roku 1885. Silnik tłokowo... Wcześniej był elektryk chyba. Jakby popatrzeć nawet, bo pierwsze... Wcześniej było jajko, potem była kura. Ale wiesz, ale powstały tego i zauważ, przez ponad 100 lat cały czas, ogólnie wiadomo, są lepsze silniki, ale sama idea jest silnika tłokowego jest ta sama. Bo dopiero 10 lat temu zaczęły powstawać takie, wiesz, ten Renault Zoe był, czy ten Fluence ZE były takie, ja nawet się nie przyjechałem kiedyś, zupełnie nie urzekł, bo był powolny dla mnie, nie? A przyjechałem się nim kiedyś właśnie u Dunka. Ale później powstały te Leafy, właśnie i trójka była chyba w 2013 roku, czyli 11 lat, to już zaczęły się robić takie elektryki, nie? I nagle, wiesz, jakby się nagle zaczęły powstawać, ten zrobił, nie? I dopiero od 10 lat tak naprawdę, wiesz, te pierwsze elektryki miały około zasięgu 100 km. Teraz już mają około 500, nie? Wiadomo, może być 300, może być 500, może być 600, to już trudno powiedzieć, ale ta technologia już przez 10 lat się bardzo zmieniła, nie? Więc ona bardzo dynamicznie postępuje. I wydaje mi się, że po prostu dojdziemy za chwilę do tego, że wiesz, przyjadę tutaj jakimś następnym... Czekamy, tylko co? Chcemy mieć wybór, prawda? Nie, to oczywiście tak, chcemy mieć wybór, i to jest podstawa każdego wolnego społeczeństwa i tego, o czym walczyli ludzie. Elektryk aktualnie nie jest dla każdego. Nie jest dla każdego, tak? No ale jaki samochód jest dla każdego, tak? Dokładnie. Tak, z drugiej strony. Pico. Ten jest... Come on. No, nie stać na marzenia, nie? Nie, chcemy mieć wybór, bo my akurat przy całym szacunku do tego, co ty mówisz i jestem pewien, że mając elektryka... w określonych warunkach byłbym bardzo zadowolony. Myślę, że tak. To nie mając Corvette byłbym bardzo niezadowolony, nie mogąc go mieć, nawet gdybym go nie miał, to byłbym jeszcze bardziej niezadowolony, że nie mogę go mieć. Wiesz, co mi chodzi? Chcę mieć wybór. Nie, no oczywiście, że tak. Chcę mieć wybór, ty go masz, ja go mam, jeszcze go wszyscy mamy i chciałbym, żeby tak zostało. Chciałbym, żeby tak zostało. Bo są te artykuły, że Mercedes wycofuje się z elektryfikacji, coś tam, ale dlaczego? Bo ludzie tego nie kupują. Czemu nie kupują? No bo czytają te głupoty właśnie, nie? Ale mówię, nie jest to dla każdego, więc... Dobra, słuchajcie, tak, bo byśmy jeszcze długo mogli pogadać. Myślę, że doszliśmy do konsensusu bardzo mądrego. Przejedź się elektrykiem, sprawdź, zobacz. Twój profil jeżdżenia jest... Ale weź go na weekend, nie weź go na jeden dzień, tak, tam tego. Weź go na dużo. Parę dni sobie pojeździ. Twój profil jeżdżenia jest bardzo ważny. Jeżeli jesteś przedstawicielem handlowym i codziennie lecisz stąd z Gdańska do Poznania, później przez Kraków i Warszawę, no może są, to wiadomo, że elektryk raczej będzie dla Ciebie na razie jeszcze bardzo problematyczny. Po prostu. No, na razie. Albo tak, będziesz musiał... Ale to się może zmienić. Nie wiem, kto jeździ codziennie do Poznania, to ja bym tam spał wtedy, nie? Ale tak, no jeżeli jeździsz... Ja dziennie robię koło... No wiadomo... 150 km tak dziennie mogę robić sobie, tak do Gdańska, gdzieś tam coś tego, zupełnie nie ma problemu. Oczywiście. A rano mam zatankowane auto. Super, bo możesz zatankować w domu, czego nie możesz autem spalinowym, chyba że jesteś kaczem z petem i no, ile razy miałeś tak, że byłeś w domu, możesz zatankować i musisz gdzieś tam dygać na stację. To ja całe przyjemne, korwetą to ja zawsze lubię tankować, ja po 100 specjalnie tankuję, żeby co 3 dni tankować na 100, stary, to jest najlepsze. No, a ja sobie w domku na odwołanie. Ale trochę żrą te wety z drugiej strony, nie? Cicho. Też. Bardzo Was proszę, Wy też macie, drodzy widzowie, wybór, co, jak nas pojechać w komentarzach, czekamy na Wasze opinie. Ponieważ za chwilę pojawią się komentarze z błędami, typu jeb się z tym elektrykiem, zacnij go w dupę. Mi się wydaje, że może... To nie moi widzowie, ale serio. Bo ja chciałem, żeby takie szablony wpisali, żeby tylko wkopywali, ułatwić im zadanie, ale będą ortograficzne. Nie moi widzowie to są naprawdę spoko. Szablony, tak? Okej. Teletubi się mówią papa. Jak się Wam podoba ta konwencja z gościem, to dajcie znać takie podcasty. Więcej nie przyjdzie. Temu Panu już dziękujemy. Shadow Ban. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia.